Dzień dobry Państwu. Kłaniają się rozmowy o Wschowie. To 30. odcinek jubileuszowy. Mamy bardzo dużo jubileuszy w związku z rozmowami o Wschowie. Spotykamy się w pełnym składzie. Witam radną Katarzynę Owoc-Kochańską. Dzień dobry. Radnego Przemysława Glińskiego. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz radnego Piotra Buczka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji, która pojawiła się wczoraj, czyli 27 listopada, pojawiła się w internecie, a mianowicie, i to nie wiem, czy dobra, czy zła wiadomość, to zaraz o tym porozmawiamy. Okazało się, że minister edukacji odrzucił wszystkie decyzje pani kurator oświaty dotyczące likwidacji szkół wiejskich. Nie zgadza się z tym, co pani kurator napisała i zlecił, aby jeszcze raz przeprowadziła całą procedurę związaną z likwidacją szkół wiejskich, a właściwie, żeby jeszcze raz odpowiedziała na uchwały, które mówiły o likwidacji szkół wiejskich. I moje pytanie do Was, czy to znaczy, że szkoły wiejskie zostaną zlikwidowane, czy też to znaczy, że pani kurator przyłoży się do pracy, opracuje lepiej te dokumenty i wszystko pozostanie po staremu. Zaczynamy od radnej Katarzyny Owoc-Kochańskiej. Przede wszystkim cieszy mnie ta informacja, bo wielokrotnie się o nią pytaliśmy. Długi czas był, zanim ta decyzja przyszła. Chciałam powiedzieć, że dobrze, że minister do tego tak podszedł. Niech pani kurator jeszcze raz to przeanalizuje, bo pamiętam te sesje, gdzie gmina przedstawiała argumenty, które nie były zgodne z prawdą. Bardzo nieładne były sformułowania kłamliwe skierowane do pracy pani kurator, więc myślę, że obydwie strony dobrze by było, gdyby to jeszcze raz rozważyły, usiadły i przeanalizowały. Ja przez teraz będę broniła szkół wiejskich, bo uważam, że one są potrzebne, ale też z uwzględnieniem oczywiście głosu mieszkańców, bo pamiętajcie, że na przykład była propozycja połączenia szkoły Lginia i Łysin. Tutaj miasto było przeciwne jakimkolwiek inicjatywom obywatelskim, więc być może jest to dobry dla nas znak, że trzeba do tego usiąść i porządnie to jeszcze raz przeanalizować. Poza tym mniejsze szkoły, tak jak wtedy też twierdziłam, same upadną, bo nie są w stanie tyle dzieci pozyskać, aby mieć jakiś komplet większy. I tutaj decyzje przede wszystkim rodziców, więc może te rozmowy będą kontynuowane. Cieszy mnie ta decyzja. Niech to będzie jeszcze raz rozważone pod każdym kątem. Radny Przemysław Gliński. Nie znamy pełnej treści odpowiedzi pana ministra na zażalenie gminy, ale z przekazów medialnych wiemy, że zostało ono uwzględnione i sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia przez panią kurator. Pamiętamy wtedy, ona rzeczywiście, sprawa rzeczywiście była może zbyt mało wnikliwie rozpatrzona, gdyż rozpoczął się czas pandemii COVID-u i w związku z tym przedstawiciele kuratorium nie przyjechali do poszczególnych szkół, nie badali sprawy na miejscu. Widocznie, tak myślę, minister uznał, że należy sprawę zbadać bardziej wnikliwie i należy się temu mocniej przyjrzeć. Stąd powrót do rozpatrzenia jeszcze raz wniosku gminy. Myślę, że tym razem przedstawiciele kuratorium pojawią się na miejscu w szkołach. Może będą spotkania z nauczycielami, z rodzicami. Nie znam, jaka jest procedura badania takiej sprawy, ale tak sobie to wyobrażam i być może będą takie same wnioski i będzie taka sama opinia pani kuratora. Być może ulegnie ona zmianie. Wiemy też, że kolejny rok szkolny się już rozpoczął i w niektórych szkołach jest nieco mniej dzieci, jak było w roku poprzednim. W związku z tym być może część szkół z tak zwanych przyczyn naturalnych będzie się kwalifikowała do zamknięcia. No zobaczymy, czas pokaże. I radny Piotr Buczek. Przede wszystkim sądzę, że fakt jak gdyby ponownego nadania tej sprawie ponownego biegu świadczy o skuteczności gminy i urzędników, którzy sporządzili to pismo. Także dobrze się stało. Ja powiem tak, przez kilka czy kilkanaście lat, kiedy próbowano te szkoły zamykać, to już chyba czwarta próba, już nie kiedyś żeśmy to liczyli, nawet przez ten okres, tak jak już to wielokrotnie mówiłem, liczba uczniów radykalnie i systematycznie spada.
użyję słowa radykalnie, bo to nie jest spadek, powiedzmy, no, minimalny jakiś taki, który nie ma wpływu, tylko radykalny spadek. Moi przedmówcy tutaj wspominali o jakimś naturalnym zakończeniu funkcjonowania szkoły, więc nie wiem doprawdy, czego można się spodziewać. Co to znaczy? Czy jak uczniów będzie 5 na przykład w całej szkole, czy to będzie ten naturalny moment? Bo wcześniej chyba padnie gmina jednak niż ta szkoła. Tak mi się wydaje. To nie szkoła prywatna, tylko szkoła utrzymywana przez gminę Wschowa, prowadzona, przepraszam. Czyli de facto utrzymywana i stąd te dramatyczne, radykalne ruchy, nie tylko zresztą we Wschowie, tylko wielu samorządowców, którzy usiłują znaleźć ten, powiedziałbym, balans pomiędzy opłacalnością, a jednak no, pewnym dorobkiem cywilizacyjnym, czyli funkcjonowaniu szkoły na miejscu, gdzie mieszkają ludzie po prostu. I doszliśmy do takiej sytuacji, że naprawdę no, w tym momencie te szkoły wiejskie, przynajmniej niektóre, no, są na krawędzi, powiedziałbym, rozsądku, żeby znaczy chodzi o kwestię ewentualnego, nie wiem, no, funkcjonowania i w kontekście wydatków publicznych, czyli wydatków, które gmina musi ponieść. Co ja sądzę na temat ponownego wszczęcia jak gdyby tej procedury, trudno mi powiedzieć, nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, żeby ta władza, myślę o władzy centralnej, zdecydowała się, znaczy nie wyobrażam sobie, do tej pory takie stanowisko władzy było. Krótko mówiąc, rząd chciał mieć spokój w terenie, nie chciał mieć jakichś medialnych, nie wiem, zajmowania pasów przez miejscową społeczność, która nie chce likwidacji szkoły. Także uważałem, że dopóki nie dojdzie do takiej zmiany w sensie politycznym w skali całego kraju, trudno będzie myśleć o likwidacji szkół. Trudno mi powiedzieć, czy następuje jakaś zmiana w sposobie myślenia, czy też po prostu urzędnik w ministerstwie doszedł do wniosku, że rzeczywiście pewne procedury nie zostały spełnione i pani kurator jednak powinna się pofatygować i zlustrować sprawę ponownie na miejscu, na co zwracali uwagę urzędnicy gminy, czy urzędnik, myślimy tu o poprzednim, znaczy dyrektorze. Prawdopodobnie to on sporządził to pismo. Jak okazało się, bardzo skuteczne. No nic, to może wszystko na ten temat. Bo... To jeszcze chciałbym, żebyśmy przez chwilę, a właściwie żebyście wy przez chwilę, zamienili się we wróżki i odpowiedzieli na takie pytanie, bo chciałbym jeszcze zapytać o ten aspekt społeczny tego, czego się dowiedzieliśmy i o aspekt polityczny. Społeczny to taki, czy waszym zdaniem rodzice, którzy bronili tych szkół, powinni zacząć się martwić i w tych trudnych czasach znowu wzmóc swoją aktywność, żeby w razie czego bronić tych szkół? Czyli innymi słowy was pytam, jak myślicie, jak rodzice zareagują? Ale druga rzecz jest taka, i tutaj pytam o aspekt polityczny. Wiadomo, że gminie zależało, żeby zlikwidować te szkoły na początku tej kadencji, a nie pod koniec, bo wyobraźmy sobie, że w 4 roku ich panowania, albo w 5 roku, okaże się, że minister powie, znaczy, że pani kurator się ugnie i powie, ok, likwidujmy. I czy wtedy urząd się zdecyduje zlikwidować te szkoły? To z takimi pytaniami was zostawiam. Zaczynam od radnej Katarzyny Owoc-Kochańskiej. Bardzo trafne pytania. Jeżeli chodzi o rodziców, zawsze rodzice będą mieli taki moment, przynajmniej w gminie Wschowa, lęku, ale nie stawiałabym tego na takiej szali, dlatego że zawsze uważałam, że władza powinna rozmawiać z rodzicami i konsultować z nimi swój zamiar w tej kwestii, czyli to, czego potrzebują rodzice, z czym się borykają, z jakimi problemami, czyli dowozy, nie wiem, wyżywienie, jakieś zajęcia pozalekcyjne, że to powinno być taką podstawą do dyskusji i jeżeli wspólnie wypracują jakieś rozwiązanie, to iść w tą stronę, a nie toczyć taką walkę. To gmina tym razem także pan burmistrz Antkowiak postawił to na ostrzu noża, bo nie konsultował tego z rodzicami. Były to rozmowy niespodziewane, nagłe, bez właściwie ostrzeżenia i to wywołało taką też falę jakiegoś niezadowolenia wśród rodziców. Więc ja sądzę, że rodzice powinni oczekiwać od gminy rozmów, dialogu, współpracy, wyartykułowania swoich właśnie potrzeb i pan burmistrz powinien zaproponować rozwiązania, znalezienia w budżecie środków na to, aby wesprzeć te rodziny, które będą musiały
ewentualnie dowozić dzieci do szkół miejskich. Jeżeli chodzi o politykę, to tak, tutaj patrząc na to, jak radni głosowali, szczególnie ci, którzy za czasów pani Patalas byli bardzo przeciwni zamykania szkół wiejskich, a jak postąpili w tej kadencji, czyli nie głosowali za zamknięciem w swojej wsi, a zagłosowali za zamknięciem w innych wsiach, to sądzę, że ta gra polityczna będzie tu miała znaczenie faktycznie, czy w czwartym roku tej władzy, czy w trzecim, czy w piątym, z całą pewnością. Tutaj nie sądzę, żeby poziom, które reprezentuje ta władza, pokazywał na jakiś inny scenariusz, ale przede wszystkim skłaniałabym się, żeby rodzice bardzo mocno akcentowali swoje oczekiwania, pisali do gminy, oczekiwali spotkań już, jakichś właśnie tych rozmów, które są potrzebne. A co do, chciałam odnieść się do wypowiedzi kolegi Piotra Włóczka, radnego, na wsi również są ludzie, nie tylko w mieście. Zwróćmy też uwagę na tendencję, że ludzie się z miasta przenoszą też na wieś z całym swoim jakby zapleczem rodzinnym i nie uważam, żeby pewne ośrodki wiejskie były jakby mniej atrakcyjne dla rodziców, albo żeby uznać, że to może mniej, że to nie są ludzie. Jeżeli chodzi o te dokumenty sporządzone przez władzę, Państwo mogą do nich sięgnąć, na stronie BIP-u one są, ile tam było błędów merytorycznych w przygotowaniu. I nie znamy uzasadnienia ministra, chciałabym je poznać. Na co zwrócił uwagę pan minister? Czy tylko właśnie na ten aspekt, że pani kurator nie była we Wschowie, w tych szkołach i w gminnych, czy też inne jakieś wątpliwości co do liczb, co do jakichś danych tam wskazanych. Więc trudno mi tutaj, jakby chciałabym to sprostować, bo i tutaj była dobra praca, i tutaj była dobra praca, ale ten dialog między rodzicami gdzieś, przypuszczam, zakłócił cały ten proces. Zaraz oddam głos radnemu Przemysławowi Glińskiemu, ale zgłasza się radny Piotr Buczek. Jestem zdziwiony wypowiedzią Katarzyny, która stwierdziła, że ja nie zauważyłem, jakoby na wsi nie mieszkali ludzie, prawda? To nie jest tak. Trochę przesadziła. W tym momencie zwracam uwagę na taki aspekt zdroworozsądkowy, czyli ja nie jestem też do końca takim buchalteryjnym ekonomistą, którego interesuje tylko dochód jakiś ewentualny, bo zdaję sobie sprawę, że trzeba do czegoś dopłacać, a do oświaty należy wręcz dopłacać. Natomiast tutaj dochodzimy już do granicy naprawdę zdroworozsądkowego absurdu w kwestii utrzymania szkoły tylko dla, no nie wiem, czy... No nie stać nas po prostu na to. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo również ewoluowałem w tych poglądach. Najpierw oczywiście byłem przeciwnikiem zamykania tych szkół, ale ten mój pogląd ciągle ewoluował i widząc radykalny spadek uczniów, no jestem przekonany, że... No ale dobrze, zostawmy to. Teraz bardzo ciekawą kwestię poruszyłeś, Rafał. Czy ta władza zdecyduje się w czwartym czy piątym roku na zamknięcie? Myślę, że tak. Dlatego uważam, że zabójcze byłoby dla tej władzy, jeżeli mógłbym coś podpowiedzieć, zaniechanie po prostu tego tematu. Zgadzam się również z Katarzyną, że zbyt wątły był dialog z miejscowymi społecznościami. Nawet jeżeli władza nasza administracja ma jasny wytyczony cel, czyli likwidację tych szkół, to i tak należy rozmawiać. Rozmawiać, rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać. Naprawdę. To kosztuje oczywiście czas, energię, nie wiem, ale wydaje mi się, że ten jakby wizerunek władzy w tym momencie zyska i myślę, że mniej bolesne będzie ewentualne rozstanie się tych społeczności ze szkołą. Oczywiście do tego jest daleka droga. Tak jak Przemysław wspomniał, że tak naprawdę nie wiadomo, czy Katarzyna, nie wiadomo, czy dlaczego ministerstwo zmieniło zdanie i jak gdyby uchyliło decyzję pani kurator. Musimy poznać szczegóły, wtedy będziemy wiedzieć. Być może ta dyskusja jest zupełnie niepotrzebna, ponieważ nie zmieni się tak naprawdę nic, co też nie jest wykluczone, bo już wcześniej mówiłem, że nie wydaje mi się, że władza centralna będzie ryzykować jakieś niepokoje społeczne. Również no nie stwierdzę, że pod koniec swojej kadencji, ale szczególnie w tej trudnej sytuacji, jakiej w tej chwili w ogóle się znajduje. Moim zdaniem przynajmniej jest to trudna sytuacja. Ty jeszcze o coś pytałeś, bo coś mi z głowy wyleciało. Tak, jeszcze raz, mieszkają tam ludzie. To mówię, naprawiając. Jeśli chodzi o rodziców, wspominałeś też o kwestii wizerunkowej i ewentualnego poparcia dla władzy w kontekście likwidacji szkół. Wydaje mi się, że ci rodzice zagrożeni, którzy protestowali, i tak nie kochają tej władzy. Więc zabieganie o nich, należy ich traktować poważnie.
Należy z nimi rozmawiać, natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś znaczenie dla ewentualnego nieprzełożenia się na jakiś tam wynik wyborczy, bo to mówisz w kontekście następnych wyborów, które będą za 3 lata. Także ja uważam, że konsekwencja tutaj powinna być absolutna nawet w ostatnim roku czy w ostatnim tygodniu funkcjonowania. No i o coś jeszcze pytałeś? Przepraszam, już... Nie. To poruszyłeś wszystkie kwestie. Naprawdę? Naprawdę. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, bo ja kiedyś taką tezę postawiłem, że obecna władza, która nie realizuje wielu postulatów swojego programu wyborczego, realizuje za to jeden z głównych postulatów wyborczych Miłosza Czopka, kandydata na burmistrza z 2018 roku. I dla mnie to przez pewien czas było ogromnym paradoksem, bo okazało się, że obecna władza z Konradem Matkowiakiem na czele nie realizuje swojego programu, a za to radośnie realizuje program chyba swojego wroga politycznego. I oddaję głos radnemu Przemysławowi Glińskiemu. Jeżeli chodzi o to, czy rodzice będą bronili swoich szkół, mówimy o szkołach wiejskich, i jak się będą zachowywali, to oczywiście zależy od tego, czy jaki będzie dialog z tymi rodzicami. Mówimy o tym od samego początku. Proszę zauważyć, że uchwała o zamiarze likwidacji szkół nie została podjęta głosami tylko tzw. koalicji rządzącej, ale właściwie chyba zdecydowaną większością głosów całej Rady. W związku z tym świadczy to o tym, że wszyscy radni zauważyli, że problem likwidacji szkół jest ważnym problemem, tylko też zwracaliśmy uwagę na to, że naszym przynajmniej zdaniem źle był prowadzony dialog z rodzicami, a może go właściwie w ogóle nie było. I dziś, jeżeli mówimy o zamiarze likwidacji szkół, czy kontynuujemy ten wątek, bo ta decyzja pana ministra jak gdyby od nowa uruchamia procedurę. W związku z tym trzeba podjąć dialog z rodzicami i to moim zdaniem trzeba zrobić to już. Nie trzeba czekać do, nie wiem, lutego, marca i na ostatnią chwilę pojechać na spotkanie do sali wiejskiej, z którego rodzice oburzeni wyjdą, tylko trzeba już rozmawiać z rodzicami. Od samego początku zamiaru likwidacji jako radni mówimy o tym, że nie bronimy się przed rozmowami z rodzicami, których dzieci uczestniczą do szkół wiejskich. Chętnie weźmiemy w takich spotkaniach udział, żeby rozmawiać o argumentach, o tym, czego oczekują rodzice, co jest najlepsze dla dzieci, co może zaoferować gmina, do czego my jako radni możemy także się przyczynić, po to, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Jeżeli taki dialog będzie prowadzony, to być może nie będzie w ogóle problemu. Być może rodzice zrozumieją z jednej strony, jak ważne jest dobro dziecka i że być może lepiej dla dziecka będzie, żeby ono kontynuowało naukę w szkole miejskiej. Z drugiej strony zrozumieją, jak trudna jest sytuacja gminy i że z punktu widzenia ekonomii gminnej lepiej, żeby tych szkół wiejskich, szczególnie tam, gdzie jest bardzo mało dzieci, nie utrzymywać. Oczywiście bardzo ważny aspekt znalezienia zatrudnienia dla nauczycieli, pracowników obsługi z tych szkół wiejskich, żeby tych ludzi też nie zostawić na lodzie, bo to są osoby, które mają swoje rodziny, żyją z tego, utrzymują swoje rodziny itd. itd. Natomiast czy ta władza będzie kontynuowała temat, dlatego że za chwilę, no nie za chwilę, ale tam w okolicach 3 lat zbliżają się kolejne wybory. Ja uważam, że powinna, dlatego że zauważmy, o czym mówimy. Mówimy o tym, co się wyborczo opłaci, co się wyborczo nie opłaci. Tak? Jeżeli tak będzie myślała władza lokalna, jakakolwiek by nie była, to nigdy nie ruszymy z miejsca jako gmina. Bo w pierwszym roku będziemy robili po wyborach to, co się nie opłaci politycznie, a w ostatnich latach będziemy robili to, co się opłaci politycznie, bo a nuż nam się uda wygrać znowu i będziemy mieli stołeczki na kolejne 4 czy 5 lat. Jak tak będziemy myśleli, to nigdy nie ruszymy z miejsca. Stety, niestety, wiele poprzednich kadencji w naszej gminie... Wszystkie. Tu kolega radny mówi, że wszystkie, ale wiele kadencji tak pokazuje, że tak było działane. I jak tak będziemy działali, czyli doraźnie, co nam się opłaca, to nigdy gmina na tym nie wygra. Modernizację. No przykład na domu.
Słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym, żebyśmy omówili. Chyba w marcu albo w lutym tego roku pojawił się konkurs na stanowisko do spraw organizacji pozarządowych. 5 osób złożyło dokumenty, 4 osoby przeszły do rozmowy kwalifikacyjnej, rekrutacyjnej. I z tych 4 osób została wybrana 1 osoba i dzisiaj odpowiada za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Tak myślę. I moje pytanie jest takie. Zadam 2 pytania i poproszę o was o to, żebyście odpowiedzieli. W listopadzie pojawia się program współpracy z organizacjami pozarządowymi, na podstawie którego będzie ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Ten dokument pojawia się właściwie w niczym się nie różni od programu z 2019 roku. Nie ma tam przede wszystkim informacji, która wzbudzała ogromne kontrowersje rok temu, czyli o możliwości poprawiania błędów formalnych. Ja rozmawiałem z jednym z przedstawicieli organizacji pozarządowych, który powiedział, spojrzałem na ten dokument, przeczytałem, zobaczyłem, że nie ma tego zapisu i dałem sobie spokój, bo pomyślałem, że władza, obecna władza, osoba, która pełni stanowisko do spraw organizacji pozarządowych, nie traktuje poważnie organizacji pozarządowych. Jeżeli nie uwzględnia czegoś, co było wałkowane rok temu. Ale po konsultacjach ten zapis się pojawił, ale moje pytanie jest takie, bo to jest długi wstęp. Pierwsze jest takie, 250 tysięcy zostało przeznaczone na organizacje pozarządowe. To jest ta sama kwota, która była rok temu. Po raz pierwszy chyba w historii samorządu nie została podzielona ta kwota na działy. Waszym zdaniem to dobrze czy źle? I drugie pytanie, czy to dobrze czy źle, że nadal pozostaje, czyli utrwalamy te 250 tysięcy, czyli najmniejszą dotację od 2011 roku, bo przypomnę wam, że w 2011 roku pieniądze wynosiły na organizacje pozarządowe 385 tysięcy bodajże, czyli o no, co najmniej 100 tysięcy więcej, a minęło od tego czasu 9 lat. Czyli nie będę powtarzał tych pytań, ale o te dwie rzeczy chciałbym zapytać. Zaczynam od radnej Katarzyny Owoc-Kochańskiej. Ja przede wszystkim, najpierw niestety chciałabym powiedzieć do moich kolegów i koleżanek z innych stowarzyszeń, że warto zabierać głos w takich debatach, ponieważ jak wynika tutaj z protokołu, tylko 2 organizacje napisały do swojej uwagi, a jest nas dużo, dużo więcej we Wschowie i troszeczkę smutno, że tylko mamy takie wsparcie gdzieś na boku, nieformalnie, że tak powiem. Warto pisać. Co do tych 2 pytań, na pewno nie podniosę nad tym ręki, ale nie dlatego, że nie lubię tej władzy albo nie wiem, nie widzę plusów, ale tu naprawdę nie ma nic dobrego. 250 tysięcy, kolejny rok. To jest tragedia dla organizacji i to będę powtarzała przez cały czas. To jest nienormalne. To jest cofanie się z wieloletnim doświadczeniem NGO-sów do tyłu. To jest blokowanie rozwoju tych organizacji. Druga kwestia, niestworzenie podziału. Ja nie wiem, jakie są intencje pana burmistrza, a po tych 2 latach wiem, że nie są one proobywatelskie czy wspierające inicjatywy obywatelskie, więc mam powody do zmartwienia, że będzie tutaj nie na takiej zasadzie, która organizacja co potrzebuje, tylko którą organizację ja lubię, która mi jest posłuszna, to tą będę wspierał. Boję się, że będzie zatarcie pomiędzy wsparciem kultury, promocji zdrowia czy sportu i będzie to no, nie kalkulowało się na korzyść tych każdych zadań, które są tutaj wskazane. Być może będzie tak, że któreś po prostu umrą, bo pan burmistrz typuje sobie, kogo dotuje. Czyli jeżeli chodzi o kulturę, to te organizacje, które prężnie działają, nie są dotowane, więc najprawdopodobniej nie będzie tam tyle wniosków i być może to źródło wsparcia będzie, no, umrze śmiercią naturalną. Jeżeli chodzi o sam projekt i te uwagi, oczywiście ta kwestia tych błędów formalnych, to wałkowaliśmy też i to dobrze, że to zostało uwzględnione, bo w zeszłym roku no, nie pokazali się tutaj z dobrej strony, tak samo radni, którzy głosowali za tym regulaminem, ale kwestia na przykład, tutaj zwracaliśmy uwagę na przewodniczącego komisji. Argumentacja pana burmistrza
Oczywiście zawsze może być pozytywna i negatywna, bo nasze prawo czyta się dwa razy, ale nie może być coś takiego, że jeżeli decydujący głos jest przewodniczącego przy wyborze oferty, to tym przewodniczącym jest osoba wyznaczona przez burmistrza. Nigdy nie wiemy, ile będzie osób w tej komisji, będzie parzysta czy nieparzysta liczba, ale w sytuacji problematycznej nie może być głosem decydującym przewodniczący typowany przez burmistrza. To musi być niezależna komisja, która oceni, sprawdzi, nie wiem, uzna, czy argumentacja, czy dobro społeczne jest ważniejsze w jakiej strefie, ale nie pan burmistrz. Pozostałe rzeczy są wszystkie odrzucone, a też najważniejsza to te oświadczenia członków komisji, że nie są one współzależne czy w jakiś sposób związane z organizacjami, które składały wnioski. Nie rozumiem tej argumentacji w protokole, który tutaj wskazuje gmina, bo to by spokojnie jakby zamknęło tą kwestię sporną, która była już w zeszłym roku w sprawie niejasności, które komisja rewizyjna podnosiła. Więc tutaj nie ma tutaj dla mnie dobrych rzeczy w tym dokumencie. Radny Przemysław Gliński. Ja tylko dopowiem do tego, że uważam, że trochę źle się dzieje, jeżeli mówimy o współpracy naszej gminy z organizacjami pozarządowymi, bo ten program pokazuje, że nie chcemy poprawić relacji gmina-organizacje, tylko chcemy, czy rozumiem, że taki zamysł jest tego programu i zamysł obecnej władzy, jest taki, że chcemy pokazać, że to my będziemy mówili, w którą stronę mają się organizacje rozwijać, które będziemy wspierali, a które będziemy niszczyli. Szkoda, ten brak podziału pieniędzy na poszczególne działy działalności organizacji nie daje komfortu takiego dla organizacji, że wiemy, że na naszą działalność jest tyle i tyle pieniędzy przeznaczonych. Tylko wiemy, że jak tak naprawdę że komisja, ale tak naprawdę burmistrz, który ma decydujący głos, powie, że okej, będę chciał wam dać, to wam dam, bo was lubię, a jak was nie lubię, to wam nie dam, albo dam wam tylko troszeczkę, może przetrwacie, a może upadniecie. Oczywiście ta kwota, jak i w zeszłym roku, czy w obecnym roku, ale tak samo na przyszły rok będzie, czy jest moim zdaniem zdecydowanie za niska. Uwsteczniliśmy się bardzo w stosunku do poprzednich lat, poprzednich kadencji. Nie działa to prorozwojowo dla organizacji, a zwróćmy uwagę, że te organizacje w bardzo znaczący sposób jak gdyby angażują społeczeństwo naszej gminy, aktywizują to społeczeństwo od najmłodszych dzieci po najstarszych mieszkańców naszej gminy. Wyciągają ich z domu, żeby troszeczkę wyszli do ludzi, wyszli poruszać się, żeby zechcieli wyjść troszeczkę do społeczeństwa. I to troszeczkę zabijamy, tak? Gdyby przede wszystkim brakuje nam rozmowy, znowu nam brakuje rozmowy. Mieliśmy takie zapewnienia, co prawda za czasów dyrektora Gierkowskiego, którego już nie ma w urzędzie, ale rozumiem, że jakaś ciągłość władzy jest i że jak pan dyrektor odchodził, to przekazał nowej pani dyrektor, czy burmistrzowi, wiceburmistrzom, że były takie obietnice, że będziemy się spotykali, zanim będzie program uchwalony, zanim będą jakieś projekty budżetu z przeznaczeniem pieniędzy na organizacje pozarządowe, to będziemy się spotykali w gronie przedstawiciele gminy, przedstawiciele organizacji, żeby porozmawiać, tak, czy to są pieniądze wystarczające, czy niewystarczające, żeby zobaczyć, jakie organizacje się rozwinęły, jakie się dobrze rozwijają, które gorzej, być może powstały nowe i trzeba je wspomóc i tak dalej, i tak dalej. Nie ma znowu tych rozmów, tak? Także no ten program pokazuje dla mnie jednoznacznie, że bardzo mocno uzależniamy podział od tak naprawdę decyzji pana burmistrza. I radny Piotr Buczek. Nie jest dobrze, ponieważ środki są zbyt małe, a jak jest bieda, to będzie wojna. No wiadomo, że nikt nie będzie zadowolony z podziału tych środków. Co do samej idei, jak gdyby ogólnego budżetu na ogólny braku zaszufladkowania jakby poszczególnych działów, to nie jestem tak negatywnie nastawiony jak moi przedmówcy. Uważam, że to uelastycznia budżet i daje możliwości, bo wyobraźmy sobie sytuację, gdy z góry zakładamy, że odpowiada jakaś kwota na jakiś konkretny, tak powiem, rodzaj aktywności i wówczas zgłasza się jedna organizacja. To może być w takiej sytuacji, że tak jak ostatnio z tymi środkami ministerialnymi, gdzie Bayer Full otrzymał 500 000, a teraz wreszcie 10 razy mniej.
prawda? Wydaje mi się, że to jest krok w dobrym kierunku, natomiast problem jest taki, że tych pieniędzy po prostu jest zbyt mało. I wiadomo, że nawet najlepsze intencje w tym momencie urzędu, czy dosyć rewolucyjne potraktowanie budżetu, tych pieniędzy na dofinansowanie organizacji pozarządowych tutaj nic nie da po prostu. Jest to za mało, bo tak jak ktoś tutaj wspomniał przed chwilą, 10 lat temu mi było znacznie więcej pieniędzy i spodziewaliśmy się raczej ruchu, no to, ale już mówimy tyle razy, tylko że trzeba to ciągle powtarzać. To nie powinno być tylko 250 tysięcy, ale znacznie więcej, może 600 tysięcy nawet, o których mówimy. No to wtedy można byłoby się zastanawiać i powiedzmy optymistycznie patrzeć na podział tych środków, bo wiadomo, że wszyscy by prawie dostali. I teraz jest pytanie, oczywiście nigdy nikt nie jest zadowolony. No, tutaj poruszamy drugą ważną kwestię, kto decyduje o podziale. Czy rzeczywiście ten podział tych środków będzie taki subiektywny, że pan burmistrz będzie decydował? No, trudno, no gmina, czyli burmistrz te pieniądze daje, więc trudno odmówić tutaj możliwości przewodniczącemu komisji do posiadania tego głosu arbitralnego, tego ostatecznego momencie jakiegoś remisu. To jest powszechnie stosowana praktyka. No, pozostaje nam tylko wierzyć w pełni niezależną i obiektywną komisję. Natomiast tak jak powiedziałem, najlepsze intencje tu są utopione z powodu zbyt małych środków. Nikt nie będzie zadowolony i tyle. I nie posuniemy się do przodu. Znaczy, jest oczywiście jeden pozytyw, czyli ten przepis wraca o możliwość odwołania. To jest, ale nie wiem, czy to nie jest taki kosmetyczny w sumie zabieg, nie? No bo może wrócić, ale to nie gwarantuje, powiedzmy, jakby otrzymania tych środków. Natomiast tu wychodzimy jak gdyby z tego problemu, który mieliśmy rok temu, kiedy po prostu organizacje pozarządowe były odrzucone i nie wiadomo było dlaczego. No tu jest przynajmniej jakiś czas na naukę, zważywszy, że gmina rzeczywiście ma obowiązek jak gdyby prowadzić tę organizację. Tutaj znów ten spór trochę filozoficzny o podejście samorządu do organizacji pozarządowych, prawda? No bo w trakcie tych sławnych naszych komisji rewizyjnych mieliśmy taki spór z urzędnikami, którzy twierdzili, że oni absolutnie nie są od tego i gmina już nie może, ileż to można i tak dalej. Nieprawda. Do oporu cały czas prowadzić, wręcz za rękę. Od tego jest samorząd i te rzeczy są regulowane nawet prawnie, o czym pan redaktor znakomicie wie. Dziękuję. Jeszcze radna Katarzyna Owoc-Kochańska będzie chciała coś dopowiedzieć, ale od razu puszczam jeszcze jedno pytanie, bo mamy 32 minutę i prosiłbym tutaj, żebyście już wypowiadali się króciutko tak po minucie. A mianowicie, bo zawsze o to pytam na koniec, czy są jakieś sprawy, które was martwią lub cieszą, a które dotyczą samorządu lub waszych relacji z samorządem? Radna Katarzyna Owoc-Kochańska jeszcze w sprawie, rozumiem, organizacji pozarządowych. Ja to połączę razem już z tym ostatnim pytaniem, bo to ładnie się wiązało. Życzenia. Nie pracują komisje, które są w gminie. To mnie bardzo boli. Nie ma rozmów, nie ma spotkań, nie ma dyskusji online, nawet jakichkolwiek telefonicznych. Tak naprawdę radni nie funkcjonują tak, jak powinni. Nie mają takich możliwości. Zamknięty jest urząd, zamknięte są spotkania z radnymi. Te komisje się nie odbywają. Przede wszystkim komisja oświaty, co jest tragedia. Na swojej stronie fanpage'u pokazuję państwu niektóre dokumenty. Dostajemy od was pieniądze, a tak naprawdę większość radnych, przepraszam, nie wypełnia swoich obowiązków z różnych powodów. Co mnie boli? Następna kwestia, budżet. Budżet na 2021 rok. Radni sporządzają w porozumieniu z burmistrzem ten ważny dokument na kolejne lata. Nie ma takich rozmów. Dostaliśmy budżet, który został wyłącznie zaplanowany przez pana burmistrza, który nie uwzględnia żadnych elementów od radnych, które mają jakieś uwagi, sugestie, nie bierze niczego z naszych sugestii w zeszłym roku. Jak państwo pamiętają, był problem z uchwaleniem budżetu na 2020 rok. I dalej jest taka sama sytuacja, co mnie strasznie martwi, niepokoi. Tutaj z kolei Komisja Budżetu i pan Tadeusz, no niestety pisałam SMS-y, nie ma spotkania, czyli nie ma wysłuchiwania naszych uwag, czy to dotacje na wymianę pieców, czy wsparcie organizacji, czy, tak nie widzę w budżecie 2021, nie ma pieniędzy na wschodzki budżet obywatelski ponownie. Mam nadzieję, że się mylę, ale ja tego nie widzę. Czyli te pieniądze rozmywają się na pierdoły, przepraszam w cudzysłowiu, i na kolejne, nie wiem, zabawki pana burmistrza.
500 tysięcy, czy ile było na budżet obywatelski? Przypomnijcie mi, drodzy Państwo, 600 tysięcy było. 600 tysięcy. Te pieniądze zniknęły w budżecie. I na następne lata nie są planowane. Inne miasta utrzymują tą samą kwotę lub dokładają nawet, widząc siłę w społeczeństwie obywatelskim, tutaj dalej jest to niszczone po prostu, duszone w zarodku. Czyli tu jest moje życzenie, żeby w końcu ta władza konsultowała się i rozmawiała z nami. Nie zawsze musimy mieć rację. Ja też nie mam zawsze racji. Ale niektóre sugestie, czy moje, czy kolegów, są trafne i warto je ująć, aby w tym mieście działy się dobre rzeczy dla mieszkańców. To jest takie moje życzenie. I proszę Państwa, zapoznajcie się z tymi materiałami. Usiądźcie, nie wiem, ja jestem gotowa do Państwa, z Państwa rozmawiać, bo tu wiele rzeczy jest nagannych i niewłaściwych, jeżeli chodzi o rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie Wschowa. Radny Przemysław Gliński. Ja rzeczywiście także zauważyłem to, o czym mówiła radna Katarzyna. Od długiego już czasu nie pracują komisje w Rady Miejskiej. Tak naprawdę zastanawiam się w ogóle, czy jest potrzeba, żeby te komisje istniały. Oprócz tych, które muszą istnieć, czyli to jest chyba komisja rewizyjna i komisja skargi wniosków, myślę, że nie ma potrzeby, żeby w ogóle były inne komisje. Albo zrobić jedną komisję, która się będzie nazywała Komisja do spraw zaopiniowania materiałów na sesję i już, albo nie robić komisji, tylko przed sesją spotkać się w gronie rady. Pani przewodnicząca zaprosi, jak jest taka możliwość, wszystkich radnych na spotkanie w ramach zaopiniowania materiałów na sesję, bo tak to się dziś odbywa, na 2 godziny czy 3 godziny przed sesją i już. I to jest to, co mnie martwi. Tak? Jest naprawdę wiele materiałów, chociażby na tą najbliższą sesję, które moim zdaniem powinny być przedyskutowane, przeanalizowane na komisjach i powinniśmy usłyszeć, jakie są wnioski z tej analizy od przewodniczących komisji. Wiemy już, że tego nie będzie, bo te materiały nie były omawiane, bo komisje się po prostu nie odbywają. W związku z tym te materiały nie były omawiane z pracownikami merytorycznymi z urzędu i w ramach działających komisji. I dlatego być może czas postawić wniosek o likwidację tych wszystkich komisji. A dobra strona tego będzie taka, że zaoszczędzimy trochę pieniędzy. Dlatego, że są jakieś tam diety, nie wiem, przewodniczących w poszczególnych komisji, to wszystko zostanie w budżecie miasta. Rozumiem, że budżet jest w tym roku trudniejszy, biedniejszy, bo koronawirus. W związku z tym zostaną jakieś pieniądze na inne ważne rzeczy, ważne społecznie, a nie będziemy marnowali pieniędzy na diety przewodniczących komisji, których nie ma. I radny Piotr Buczek. Nic mnie nie cieszy, wszystko mnie martwi. Powiem tak, jeśli chodzi o wypowiedź Przemysława, ma rację. Istotnie komisje praktycznie pracują, natomiast co do likwidacji, to bym się poważnie na tym zastanowił, ponieważ idea funkcjonowania tych komisji jest oczywista. Wydaje mi się, gdybyśmy pokusili się o likwidację ich, żeby zaoszczędzić 1000 zł na dosłownie w skali budżetu gminy wydawanych 1000, bo ile więcej... Miesięcznie. Dobrze, 1000 zł miesięcznie. Ja się zgodzę, że to mi przypomina sławetne dyskusje na temat, nie wiem, likwidacji połowy Sejmu i tak dalej. To się mijało z celem. Znaczy, nie będę tego porównywał w tej chwili. Chodzi o to, że tak samo funkcjonowanie komisji jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania samorządu. Jeżeli my to te chwili zlikwidujemy, to z tego już nic nie będzie, rozumiesz? Odbudowa jest o wiele bardziej trudna niż kwestia... Owszem, nie funkcjonuje, ale żeby likwidować? Spokojnie. Trzeba krytykować, zwracać uwagę i tyle. Jeśli chodzi o konsultacje budżetowe, niestety przyznam, że nie byłem zachwycony konsultacjami budżetowymi na początku tej dekady, a potem było już tylko gorzej. W tej chwili doszliśmy do punktu, oczywiście żyjemy w czasach pandemii i tak dalej, a doszliśmy do punktu, że nikt się z nami nie konsultuje. Praktycznie jesteśmy tylko maszynkami do głosowania i tyle. To jest... trudne do pogodzenia się, biorąc pod uwagę, że sądziłem, że będzie coraz lepiej. Tymczasem w tej chwili praktycznie rzecz biorąc cofamy się. Trudno mieć tu absolutne pretensje do burmistrza Antkowiaka, bo nie chciałbym w tym momencie. Uważam, że
kultywuje niepotrzebnie pewne tradycje z poprzednich, jak ktoś mówi, niesłusznej epoki. I tutaj pod tym względem naprawdę muszę przyznać, że Krzysztof Grabka jako burmistrz był najbardziej otwarty na konsultacje. Oczywiście nic z tego nie wychodziło za bardzo, przynajmniej jeśli chodzi o moje propozycje, ale przynajmniej żeśmy sobie pogadali. A w tej chwili nie ma tego w ogóle. Dostajemy budżet i dziękuję. Do widzenia. Dobrze, ja tylko mam taką uwagę, że wydaje mi się, że o upodmiotowienie Rady Miejskiej powinna dbać pani przewodnicząca Rady Miejskiej, bo co by nie mówić, ustawa o samorządzie mówi, że są dwa najważniejsze organy, czyli burmistrz, a drugim organem jest Rada Miejska. Oczywiście burmistrz ma o wiele większe kompetencje, bo takie daje ustawa niż Rada Miejska. Natomiast Rada Miejska w ramach tego, co ustawa przewiduje, może dbać o swoją podmiotowość. I ja jak przyglądam się przynajmniej tej kadencji, to widzę, że ani przewodnicząca, ani przewodniczący komisji nie dbają o to, żeby Rada Miejska była poważnie traktowana. Już sam fakt, że urząd decyduje się w pierwszym kroku informować o tym, że jest Rada Miejska, sesja Rady Miejskiej w biuletynie informacji publicznej, a nie informuje na swojej oficjalnej stronie, robi to dopiero, nie wiem, chyba w czwartek albo w piątek, to jest dla mnie taki bardzo niepokojący sygnał, a to już się dzieje po raz drugi z rzędu, że o Radę Miejską już nikt nie dba, a urząd z jakichś powodów wykonuje takie dziwne kroki. Za całą rozmowę dziękuję. Rozmawialiśmy 40 minut, a to był 30 odcinek rozmów o Wschowie. A 50 będzie teraz? 50, nie wiem, to zobaczymy. A rozmawialiśmy z radną Katarzyną Owoc-Kochańską, dziękuję. Dziękuję również. Z radnym Przemysławem Glińskim, dziękuję. Dziękuję, dużo zdrowia życzę. I z radnym Piotrem Buczkiem. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję i do usłyszenia.